W 2009 roku po wyborze na szefa Parlamentu Europejskiego powiedział pan: nie ma nas, nie ma was, jest nasza wspólna Europa. Z perspektywy tych lat coś się zmieniło, jak, zwłaszcza jak patrzymy w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje między Warszawą i Brukselą, co dzieje się między Komisją Europejską a naszymi poszczególnymi ministrami, wreszcie w związku z tym, co mówi pani premier polskiego rządu na temat Europy i wstawania z kolan. No, wie pan, trudno mi odpowiadać na to pytanie w gruncie rzeczy, bo ja głęboko wierzę w to i tak rzeczywiście było przez lata. Nie było takiego podziału w Europie. Oczywiście były kraje słabiej rozwinięte, lepiej rozwinięte, ale wszyscy współpracowaliśmy ze sobą, otwieraliśmy się na siebie i także rozumieliśmy nasze potrzeby, zagrożenia, które mogą się pojawić, różne punkty widzenia, to jest naturalne. I miałem wrażenie, że to nie było takiej sytuacji, żeby ktoś uważał, że wszystkie jego postulaty muszą być spełnione, bo to jest niemożliwe. Mógłbym podać przykłady, jak na przykład w ostatnim czasie było rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu i takie kraje jak Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, a więc duże, wielkie kraje, stara Europa, sprzeciwiały się rozwiązaniom, które zaproponowaliśmy i po długiej rozmowie przyjęli z nieco zmianami wprowadzonymi. To naprawdę była ogromna z ich strony, no można powiedzieć, odpuszczenie tego, na czym im zależało. A na tym zależy dzisiaj Europa. Polsce na rozwiązania, które dawałyby nam bezpieczeństwo energetyczne. A więc mówienie dzisiaj o tym, że nie potrafimy i nie potrafiliśmy załatwiać rzeczy ważnych, otwierając się na innych. I mówienie o tym, że tu jest jakaś dziwna Bruksela, która nami zarządza. Wszystkie sprawy, które do nas płyną z Brukseli, wcześniej były poparte decyzją polskich ministrów. Oni są w Radzie. Tam jest polski minister w każdej Radzie na każdy temat. Podobnie nasi posłowie. A więc to nie jest ciało obce. To my jesteśmy Brukselą. My jesteśmy Strasburgiem. My mamy na to wpływ. Tylko chodzi o to, żeby w to uwierzyć, żeby się otwierać, żeby mieć jasne propozycje, żeby wiedzieć, że nie wszystko da się załatwić tak, jak my chcemy. Czy ta Europa jest dzisiaj na kolanach, jak mówi pani premier? Jest pan w tej Europie, jest pan europarlamentarzystą, jak pan to widzi? Jak pan w ogóle zapatruje się na tego typu stwierdzenia? Ja nie czuję tego w ogóle, żebym był na kolanach wcześniej, teraz. Trzeba myśleć w sposób bardzo otwarty. Trzeba być przekonanym do tego, co się robi, mieć argumenty, ale jak ma się żądania bez argumentów, albo ma się pomysł, żeby wszystko zreformować, ale nie wiadomo jak, bo się żadnej propozycji nie kładzie na stole, no bardzo trudno, żeby cokolwiek wywalczyć albo coś załatwić. Także ja jestem dobrej myśli, bo wszyscy się uczą. Mam nadzieję, że polskie obecne władze też się czegoś nauczą i będą potrafiły rozmawiać w Europie. Nie będziemy tracić pozycji, bo nasza pozycja była bardzo wysoka. Myśmy naprawdę tę pozycję stracili. Dzisiaj nam znacznie trudniej, polskiemu rządowi niestety znacznie trudniej przeprowadzić te ważne sprawy, które by dla Polski, dla Polek, dla Polaków były najważniejsze. Z tych ważnych rzeczy pański rząd już prawie ponad dekadę temu wprowadził słynne 4 reformy, między innymi reforma administracji i reforma samorządu. Jak pan z perspektywy tych lat i teraz w Brukseli przypatruje się polskiemu samorządowi, również w kontekście rankingu samorządów? W jakiej pozycji są dzisiaj nasze samorządy? Jak to wygląda? Czy uważa pan, że tamte zmiany były dobre i były potrzebne i one jakoś skutkują dzisiaj? Zdecydowanie były dobre. Przecież myśmy zdecentralizowali pieniądze, które były w Warszawie. Proszę sobie przypomnieć, że wtedy pieniądze na opiekę zdrowotną były w Poznaniu. Dla całej Wielkopolski Poznań dysponował, czyli mieliście tu w Poznaniu na miejscu, w Sejmiku Wojewódzkim, pieniądze w kasie chorych. Potem to scentralizowano, teraz to jest w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia, nie bardzo wiadomo jak to jest rozdzielane, według jakiej zasady. W Poznaniu mogliście to skontrolować. Tak samo jest na poziomie powiatu, na poziomie gminy. To się działo w całych latach 90. Zdecentralizowaliśmy władze publiczne. Co to znaczy zdecentralizować? Przede wszystkim pieniądze przesunąć z centrum
do zarządzania w gminach, w powiatach i w województwach. To się naprawdę udało. Dzisiaj się uważa, że samorząd, który działa w Polsce, to jest samorząd największego sukcesu w Unii Europejskiej. Takie są opinie. To widać w tym rankingu również? Ale oczywiście. Widać, w jaki sposób my ustawiamy pytania prorozwojowo, proobywatelsko, prospołecznie, żeby samorząd realizował to, co naprawdę, czego oczekują obywatele i żeby rozwijało się społeczeństwo obywatelskie. To czy ludzie, którzy potrafią sami się koło siebie krzątać, powinni sami coś organizować, ale samorządowcy powinni im pomagać, bo samorząd na wszystkich trzech szczeblach, to są władze publiczne, razem z rządem, z władzami centralnymi, to są nasze władze publiczne, ale oprócz władz publicznych, które są wybierane co 4 lata, to są jeszcze organizacje obywatelskie i samorządy w Polsce robią wszystko, jak widzę teraz, ostatnio, w ostatnich latach, żeby i organizacje obywatelskie, i odpowiedzialność obywatelską naprawdę wzmocnić. To jest naprawdę podstawa naszego sukcesu w Europie, w Polsce, bo my mamy dzisiaj naprawdę odpowiedzialnych obywateli dzięki samorządom. Właśnie a propos obywatelskości, pan powiedział podczas swojej przemowy, że likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych jest tak naprawdę zamachem na tą obywatelskość. Czy mógł pan rozwinąć tą myśl? No wie pan, jak nie będzie jednomandatowych okręgów wyborczych, będą wielomandatowe, to raczej będą wygrywały partie polityczne. Myśmy dotąd mogli w tych jednomandatowych okręgach wyborczych, wyborcy mogli głosować na kogoś, kogo znali. No po prostu na kogoś, kto wiedzieli, że może zorganizować im ten niewielki świat na jakimś osiedlu czy w kilku wsiach, które miały razem swój okręg wyborczy. To było bardzo korzystne, dlatego że mieszkańcy dokładnie wiedzieli, kogo wybierają. A teraz, jak będą raczej listy partyjne w tych wielomandatowych okręgach wyborczych, no to będą osoby mianowane i nominowane przez partie, a nie przez samych obywateli. I będą trochę anonimowo wybierać kogoś, kogo nie znają. A więc to jest zupełnie inny układ, zwłaszcza w tych mniejszych gminach. No właśnie, a propos mniejszych gmin, panie premierze, mamy taką sytuację dzisiaj, że w niektórych gminach, również w powiecie jarocińskim, tutaj na ziemi jarocińskiej jest tak, że ci wójtowie, burmistrzowie funkcjonują od 27 lat. Czy rzeczywiście ta dwukadencyjność no, nie rozwiązałaby, powiedzmy sobie szczerze, mówiąc kolokwialnie, tego problemu? Pewnie tak. Ja o tym mówiłem, że jeśli to jest konstytucyjne rozwiązanie, być może można to wprowadzić. Ja się nie wypowiadam radykalnie, ale przede wszystkim nie mam pewności, że nam konstytucja na to pozwala. A konstytucja, póki się jej nie zmieni, póki nie ma większości konstytucyjnej i póki się tego nie przegłosuje w referendum, tak jak konstytucję z 97 roku przyjęliśmy przecież w referendum, my, Polki i Polacy, wszyscy, póki się tego nie zrobi, to powinniśmy się stosować do przepisów konstytucyjnych. Ale załóżmy, że jest taki przepis i można po 2 latach przerwać. To i tak uważam, że powinno być 4 lata przerwy dla takiego długoletniego wójta, burmistrza czy prezydenta, a powinien wtedy mieć jeszcze raz szansę po 4 latach przerwy. Znowu powinien mieć od nowa szansę. Dlaczego? Dlatego, że w mniejszych miejscowościach, jestem o tym przekonany, niewielu jest takich ludzi, którzy mogliby rzeczywiście poprowadzić gminę, poprowadzić nawet miasto. I są jednostki wybitne i nie mamy ich dowolną ilość. Czasami nawet w dużych miastach brakuje takich naprawdę solidnych kandydatów. Powiedzmy to sobie szczerze, którzy są przygotowani, którzy chcą to zrobić, którzy mają siłę, energię do tego. Więc w mniejszych miejscowościach to się może okazać, że ten wójt, który jest od 3 czy 4 kadencji, po prostu w jakim sensie jest niezastąpiony. Daje mu się tę jedną kadencję przerwy, żeby sprawdzić może kogoś innego, może ktoś inny się sprawdzi, bardzo dobrze, ale po 4 latach ten stary wójt, który już był kilka kadencji, powinien mieć ponownie szansę i wtedy mieszkańcy będą wiedzieli, czy ten nowy, czy ten jednak, który był wcześniej. Czyli jednak widzę, że pan premier jest za kadencyjnością. Jeśli ona jest zgodna z konstytucją, ale mam duże wątpliwości, że jest zgodna. Raczej niezgodna, więc nie powinno się jej prowadzić. Ostatnie pytanie, panie premierze. Jesteśmy w Jarocinie. Pan dzisiaj mówił, że Jarocin jest bliski panu sercu. Pierwszy raz jest ranking w Jarocinie i pan chyba premier też pierwszy raz w Jarocinie. Nie, wie pan. Ja tutaj w drodze ze Śląska. Oficjalnie przynajmniej. Oficjalnie może tak, ale w drodze ze Śląska do Czaplinka, do Dźwirzyna,
do Sianorzęd, do wielu innych miejscowości w rejonie Kołobrzega, Koszalina, to zawsze jeździliśmy przez Jarocin, zatrzymywaliśmy się tutaj, zawsze była jakaś przerwa, bo się samochodem jechało ze Śląska i to była wielogodzinna podróż, a poza tym no, Jarocin to są te niezapomniane lata 80. i wszystko, co było naprawdę wartościowe w polskiej muzyce, to szło przez Jarocin. Jak było zaaprobowane w Jarocinie, to znaczy, że jest naprawdę dobre, a więc to jest selekcja najważniejsza. Miasto nie jest obce panu premierowi? Absolutnie nie, to w ogóle... Jak pan porównuje ten Jarocin sprzed 20 lat, jak pan tutaj przejeżdżał i dzisiejszy? No nie, no jechałem dzisiaj rano samochodem, bo wyjechałem rano o 5:00. Startowałem z Brukseli bardzo wcześnie, przez Warszawę, Poznań i wreszcie do Jarocina. Zmiany są ogromne. Oczywiście to wszędzie je widać. To nie tylko Jarocin, bo to bym naprawdę nie powiedział wszystkiego, gdybym tutaj chwalił tylko gospodarzy Jarocina. Jak się jedzie przez Polskę, to kraj nasz wygląda zupełnie inaczej. Jeszcze musimy wybudować te wszystkie drogi. W Jarocinie też trochę jeszcze brakuje, żeby można było dobrze do Poznania, szybko naprawdę dojechać, a przede wszystkim, żeby można było na Śląsk dojechać. Nie tylko do Wrocławia, na Dolny Śląsk, ale również w rejon Bytomia, Katowic, Gliwic, gdzie mieszkam, bo takie połączenie Śląsk, porty te na środkowym wybrzeżu to najlepsze przez Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Kórnik, Poznań i dalej na północ. Innym słowem, potrzebne jest naszym samorządom pieniądze na to i rządowi również, najlepiej z Unii Europejskiej, bo tych wiem, że w budżecie nie ma zbyt wiele, żeby wybudować tę arterię, drogę S11, która nas połączy, Wielkopolskę ze Śląskiem. Droga S11 to jest droga, którą jeździłem dziesiątki razy i chciałbym, żeby czteropasmówką swobodnie dojechać nad morze. To byłoby super.